jeżeli chodzi o fascynację kobietami, to nie sposób nie zapytać, czy nie umówiłbyś się kiedyś z fanką, bo dziewczyny bardzo chciały to wiedzieć. To zależy, no jakby napisała do mnie na fanpage'u, czy się z nią umówię, to wiadomo, że nie, ale na przykład powiedzmy, że gdybym był kiedyś w sklepie, na przykład nie wiem, warzywnym i nagle za rogu, za kapusty wyskoczyłaby dziewczyna, która by mnie zaskoczyła, która by, no nie wiem, która by sprawiła, żebym się w niej zakochał, to na pewno, no. A co musiałaby mieć w sobie dziewczyna, żebyś się nią zainteresował? Pytasz o ideał dziewczyny, w sensie takiej, to na pewno, tak sięgając wstecz pamięcią, zawsze mi się podobały, zwracałem uwagę na dziewczyny wrażliwe, uśmiechnięte i szczere. I niekoniecznie takie bardzo chude, nie lubię takich strasznie chudych dziewczyn, tam ten, no, tak. No i pewnie musiałaby z tobą dzielić pasję i zainteresowania, tak? Myślisz, że powinna być aktorką albo interesować się tym, czy... Nie, chyba nie. Na przykład, nie wiem, fajnie jest, jak ma się wspólne tematy tam, jak się z kimś rozmawia i no co ty, ja też, tam się wymieniamy naszymi spostrzeżeniami, jest fajna taka fajna atmosferka i myślę, że to fajnie było, jakbyśmy mieli te same zainteresowania, no. A powiedz mi, nie martwisz się tym, że dziewczyny, z którymi się spotykasz, lecą tylko na twoją popularność i na to, że jesteś teraz Maćkiem Boskim? No na pewno gdzieś tam to krąży, w sensie tak, no każda wie po prostu. Ostatnio się nie spotykam, bo nie mam czasu, ale jakby się coś trafiło, w sensie takim, że żebym się zakochał na przykład, to chyba nie patrzyłbym już na to wcale. Była taka sytuacja, o której pisałeś na swoim blogu. Maciej Musiał, podkreśnik, oficjalny blog, blog.blogspot.com. Napisałeś taką notkę, melanż u kolegi. I tak, i z tej notki... Chyba to był coś na... U Daniela to chyba było. I pozdrawiam Daniela, tak. Pozdrawiam Daniela. Tak. Z tamtej notki wynikało, że poszedłbyś na imprezę do zupełnie nieznanych sobie ludzi, tak? Czy to jest jakaś furtka dla fanek, które chciałyby nawiązać z tobą kontakt? Po prostu jakaś impreza, powiedzmy, u twoich znajomych, na której zaczaiłyby się na ciebie i chciałyby z tobą porozmawiać? Myślisz, że to mogłoby wypalić? Niekoniecznie u znajomych. Ja mam na przykład tak. W ogóle teraz jest tak, że wszyscy w tym wieku bardzo lubimy imprezować. Mhm. Na przykład co piątek robię coś takiego, że przeczesuję swoją listę kontaktów w telefonie i wysyłam 10 SMS-ów, czy jest jakaś impreza. No i zdarza się czasami tak, że nie ma żadnej. Wtedy szukam jakiejś takiej imprezy u kolegi właśnie. Jeżeli coś takiego by się trafiło, jeżeli jakaś fanka by mnie zaprosiła, to czemu nie? Gdzieś w okolicy mógłbym wpaść. Czyli jesteś bardzo otwarty tak naprawdę na kontakty z osobami, które do ciebie piszą, bo wiem, że odpisujesz na wiadomości i starasz się podtrzymywać z nimi kontakt. Czy to nie jest tak, że oni ci piszą, a ty w ogóle to olewasz, nic się nie dzieje? Myślę, że musielibyśmy mieć jakiegoś przynajmniej wspólnego jednego znajomego, który by tam był. Tak do zupełnie nieznanej osoby, która by robiła, nie wiem czy, ale musiałbym się zastanowić. Czyli najpierw trzeba poznać twoich znajomych, a następnie dopiero organizować imprezy. Nie wiem, no chyba tak. Zawiłe to było. No tak, muszę zapytać jeszcze, czy masz jakieś wspólne cechy z Tomkiem? To jest częste pytanie, ale dziewczyny bardzo chciały, żebyś odpowiedział specjalnie dla nich. No więc z Tomaszem Boskim mam parę wspólnych cech. No, jak każdy nastolatek, lubię czasami odciąć się od wszystkiego, założyć słuchawki na głowę, zamknąć się w pokoju, nie wychodzić z niego przez 2 godziny i nie wiem, słuchać muzyki i rysować sobie na kartce jakieś barsgroły. Ale na przykład w przeciwieństwie do Tomka nie mam rodzeństwa, co bym bardzo chciał mieć, dlatego w domu swoim nie przeżywam tych wszystkich kłótni z braćmi, które de facto są fajne i chciałbym coś takiego mieć u siebie w domu, ale na przykład jeszcze lubię sport, Tomek nie lubi sportu. Jakie sporty najczęściej uprawiasz? Był taki moment, że bardzo dużo grałem w unihokeja, to jest taki hokej na hali, ale niestety po odejściu z gimnazjum już nie mam gdzie tego robić, tam można powiedzieć, że robiłem to tak klubowo, a teraz to już tak raczej na WF-ie, piłka nożna, kosz, siatka, wszystkie sporty, rywalizacja. Jesteś raczej takim typem, który ogląda mecze i interesuje się sportem, czy wolisz sam wyjść na boisko i trochę się z tym pozmagać? Lubię i to, i to.
Jak leci jakiś mecz, to ciężko mi odejść. Nie mogę po prostu usiąść, bo wiem, że za chwilę nie będę mógł wstać. Na przykład dzisiaj jest mecz Rapid. No i to jest w ogóle fajna rzecz, nie? Jak dzisiaj szedłem tutaj właśnie na ten wywiad, to widziałem z 20 osób w szalikach Legii, które widząc siebie nawzajem na ulicy uśmiechały się. No to jest fajne, że można stworzyć taką grupę ludzi, która kompletnie się nie znając, lubi się przez to, że na przykład lubi jakiś klub. I to mi się też podoba. Sam nie kibicuję żadnej drużynie. Jestem troszeczkę off, ale lubię oglądać, jak Polacy grają. No, coś pomiędzy muzyką a sportem. Też zapytam, bo już pytałam o śpiewanie, jak u ciebie z tańcem? Z tańcem? Całkiem, myślę, nieźle. Tam kiedyś chodziłem na zajęcia taneczne. Tam był taki moment po You Can Dance, że wszyscy się rzucili, to ja też się rzuciłem. Zapisałem się na hip-hop. Mhm. Tańczyłem w piasecznym w jakimś klubie tanecznym. Nawet mi to nieźle szło. Po pół roku, ale jak ze wszystkiego musiałem zrezygnować przez brak czasu. A jeszcze była taka akcja, że mieliśmy tam akrobatykę i kiedyś coś sobie zrobiłem właśnie przy zwykłym przewrocie w tył i to też przyczyniło się do tego, że musiałem przestać. A już byłem na całkiem niezłym poziomie, robiłem fiflaki. Super. Ale powiedz mi, jakiś występ w Tańcu z Gwiazdami na przykład, czy to w ogóle wchodzi w grę, czy nie bardzo? Na pewno byłaby to super przygoda. Nie wiem, jak się odezwą. Tam chyba trzeba mieć 18 lat, bo do wygrania jest samochód, tak, to za 2 lata może coś. Aha, czyli rozważysz coś takiego, tak? Bierzesz to pod uwagę. Pewnie. Okej, a powiedz mi w ogóle, skąd rodzinka.pl? Jak to się stało? Że zacząłem tam grać? Tak. Pamiętam, że to był jakiś koniec wakacji. Tam kończyłem Ojca Mateusza robić. No i któregoś dnia zadzwonili, że jest nowy serial w TVP i że fajnie było, jakbym wpadł na casting. I to był taki początek castingów, jeszcze nie było castingów do roli średniego i młodego chłopaka. No i przyszedłem, było tam nas z 5, z 6 i to w ogóle było śmiesznie, bo przygotowałem sobie, bo jak idziesz na casting, to dostajesz tekst, nie wiesz, co to jest kompletnie za postać, więc przygotowałem sobie 3 wersje do zagrania tego. No i tam rozegrałem jedną, pani powiedziała, że super, dobra, koniec. To powiedziałem, że to może jeszcze jedną, później jeszcze 3 pyknęliśmy i w ogóle full opcja. No i tak się spodobałem, że od razu już zaprzestali robić te castingi na tych dużych i zajęli się tym średnim, małym. Pamiętam, że właśnie też przychodziłem na te castingi i pomagałem wybierać właśnie Kubę i Kacpra. A jakie są twoje bieżące plany? Dziewczyny wypytują, gdzie będą mogły się zobaczyć. Wiemy, że jest pewien program, że coś tam kręcisz. Jest taki jeden program, nazywa się Poziom 2.0. Tam jestem jednym z 6 prowadzących, właśnie też prowadzę od czasu do czasu 2 razy w tygodniu. Co jeszcze? No i teraz mi się rodzinka skończyła i niedługo zacznę zdjęcia do nowego serialu Żuławskiego. Mhm. O mafii dla Kanal Plusu. Będzie taki serial właśnie i tam będę synem głównej bohaterki Agaty Kuleszy, też zresztą z rodzinki.pl. Filmacje, których oczekujesz, tak? I na które masz teraz ochotę. Tak, tak. No nie zupełnie, jeszcze nie będę tam latał z pistoletem, ale wątek miłosny się pojawi. Znaczy, jeżeli chodzi o moją postać, to będzie tam właśnie przeważał. Będę grał skate'a, więc się muszę nauczyć jeździć na deskorolce. O, to super, zawsze chciałam. Tak. Ja też zawsze chciałem, ale nie miałem okazji, teraz mam pretekst. Dobrze, powiedz mi, czego my jako redakcja Kotka i czego czytelniczki Kotka powinny ci życzyć na najbliższe miesiące? Dobrych ocen. Bo ostatnio się kłócę z rodzicami i mam kary chyba na wszystko, co się da, bo mam beznadziejne oceny. Więc dobrych ocen. Inwencji twórczej do pisania bloga, bo to jest strasznie ciężko codziennie coś rzucać i jakieś nowe spostrzeżenia wymyślać. I no i co? No i żebyś nie kupił kartek z wypracowaniami. Tak. I zdrówka.